W materiale pokażę, w jaki sposób obsługiwać programator CH341. Uruchamiam program obsługujący. I widzimy, od lewej strony mamy następujące ikonki. Open, który otwiera plik, który chcemy zaprogramować. Save, służy do zapisywania tego bufora na dysku. Fill, wypełnia nam ten bufor jakąś stałą wartością. Możemy tą wartość wpisać tutaj na przykład, żeby samymi jedynkami został bufor wypełniony. Jak widzimy, bufor został wypełniony samymi jedynkami. Swap zamienia nam bity. Funkcja auto wykonuje szereg wcześniej zdefiniowanych poleceń. Te polecenia możemy sobie tutaj zdefiniować, co ma robić auto. Czyli skasować, sprawdzić, czy układ jest skasowany, zaprogramować, zweryfikować. Blank. Blank sprawdza, czy nasz układ jest skasowany. Czyli jego bufor, czy jest wypełniony samymi F-kami. Read odczytuje zawartość układu. Program programuje ten bufor do układu. Weryfikuje ten bufor z buforem fizycznie, w którym zapisana jest pamięć. Erase kasuje. Exit, wyjście z programu. Ja mam podłączony teraz programator, co widać tutaj na tym monicie. I wsadzony jest układ 24C64 firmy Atmel. Wybieram serię 24. O, i akurat mam, wcześniej wybrałem AT24C64. Jeżeli mielibyśmy inny układ, tutaj z przewijanego menu można sobie wybrać najpierw producenta, następnie typ posiadanego układu. Mam już pamięć wsadzoną do podstawki w programatorze i na sam początek odczytam jej zawartość. Odczytuję z tego tytułu, że jest to nowa pamięć, jej cały bufor jest wypełniony F-ami, czyli pamięć jest czysta. Mogę teraz tą zawartość zapisać sobie. Tutaj wpisujemy nazwę odczyt. Wybieramy rodzaj rozszerzenia, wybiorę, że to jest plik binarny. Zapisujemy. Jak widać, na pulpicie nam pojawił się ten plik. Możemy teraz otworzyć jakiś plik. Ja niestety nie mam wcześniej przygotowanego pliku, ale wpiszę jakąś dowolny tekst. gotronic.com i użyję opcji program. Programowanie następuje. Teraz szybko weryfikacja nastąpiła automatycznie i otrzymaliśmy komunikat, że bufor programu w komputerze i bufor układu jest taki sam. Czyli nastąpiło programowanie i automatycznie weryfikacja. Teraz wpiszemy coś innego do bufora. Na przykład w tej linii wpiszemy gotronic.pl i sprawdzimy, czy weryfikacja wychwyci nam tą różnicę. Jak widać, otrzymaliśmy, że tak powiem, informację, że nie jest to samo zapisane. Kasujemy układ i ponownie wgrywamy. I na przykład teraz wypełnimy sobie samymi F-ami, wyczyściliśmy bufor, odczytujemy i mamy to, co przed chwilką zaprogramowaliśmy.